Ty, czekaj, co to jest? Najrzadsze co? Że ludzie coś takiego mogą mieć? My to oglądaliśmy? 1 na 10 osób jest leworęczna? Siema, witam cię. Dobra, to musimy obejrzeć, bo czuję, że to jest bardzo mądre i rozwijające. Yeah, boy! Socjopata. Autyzm 1 na 68 osób, ciekawe. Co to jest? Co to jest to? Ty, to jest tak zwana dupa w podbródku? To? 1 na 200 osób ma coś takiego? Ty, serio to jest takie rzadkie? Myślałem, że to jest częste dość. Ty! Co to jest? Ty! Ma ktoś z was dodatkowy palec? Ty, co to w dupę jest? Tak? I jak się wtedy żyje? Jak buty nosisz? Szersze jakieś? O! 1 na 600. Ty, co ty pieprzysz, że 1 na 600 osób ma 140 IQ? Tak często? Ty, to jest jakiś skam. Nie, to jest skam. Aż 180. Co to jest? Długie, co to są rzęsy? Co? Ty. Co to jest? Co to w dupę jest? Ktoś ma rękę dodatkową? Dobra, ma ktoś z was rękę dodatkową? Jak to działa? Witam, widzowaty. Siema, Shio. Ta, wszyscy macie, wszyscy. Mała głowa. Co to jest? Ty, poczekaj, czekaj, coś tu nie gra. To jest mała czaszka, a to jest mała głowa, czyli ktoś ma małą głowę, ale jednocześnie zwykłą czaszkę, czyli mu czaszka tak odstaje aż. Rozumiesz? A tu jak ktoś ma zwykłą głowę, ale małą czaszkę. Czyli dotykasz go w czoło i ci palec wpada. Bo czaszka jest mała. Pyk i palec do środka. Szt. Rozumiesz, o co mi chodzi? To jest jak głowa silikonowa. Ktoś ma głowę z silikonu, że dotykasz i palec wpada w głowę, rozumiesz? No dziwne. Co to jest? O kurde, to smutne. Co to jest? Masz zrośnięte nogi? Ja pierdzielę, co to jest? Ty, ja mogę ci to rozciąć? Z jednym okiem się ktoś rodzi raz na stoka. Gigant. Ja pierdzielę w dupę. Jezus Maria. To już... Ty to masz? Czekaj, co to jest, że cztery dzieci naraz się rodzi? Co to jest? Co to w dupę jest? To jest możliwe? Jak? Dziękuję bardzo PZ za suba dla Napileksa, witam. Czworaczki, ale jak to się mieści? Jak to się mieści? Jak wychodzi? Rekord to 6 naraz było? Dog syndrom. Chodzą po prostu ludzie jak psy. Za dużo skóry ktoś ma. Ktoś ma taki rzadki typ krwi, że jest warty tyle co złoto? Czyli co? Co ile można krew oddawać? Raz na kilka miesięcy, nie? Czyli jak ktoś się urodzi taki, to jest perpetuum pieprzone mobile. Idziesz, oddajesz krew i masz siana na następne kilka miesięcy, dopóki znowu nie oddasz. Rozumiesz to? Ty, to jest taki fart się tak urodzić. Napieprzasz go krew. Ty tak masz? Ponad 178 IQ. Ja pierdziel, to jest creepy, ty. Że jakby... Wiesz, o co mi chodzi? No wiesz, widzisz, to jest creepy. Co w dupę jest? Duża głowa. Jedno płuco. Ale z jednym chyba się da żyć, nie? Bez uszu się rodzisz. Ja pierdzielę. Co? Są ludzie, co mają 3 oczy? Serio? W sensie... Jesteś taki obecnie żywy na planecie? To jest jak ten chłop z Dragon Balla. Pamiętacie? Jak masz 3 oczy, to jesteś lepszy niż normalny człowiek, bo lepiej widzisz. Co to jest? Aha, że zarasta po prostu ktoś. Okej. Czekaj. Kurde, co to ostatnie było? To, że istniejemy, widzowie, my, to jest rzadkość. Dobra, spieprzej. Co to jest? To. Nie wiem, Mario, jakiś skam. To jest grzebanie w nosie? A. Przewijanie Instagrama. Obgryzanie paznokci. O, ja to robię. To jest 1 na 4 strzelanie tymi. Co to jest? Spóźnianie się? Nie wiem, o co chodzi. Nie mycie rąk. Szczanie do basenu, nie, to jest niemożliwe. Do morza i do jakiegoś tego, ta. Ale do basenu przecież będzie widać. To jest scam. Not using protection. Palenie codziennie, 1 na 8 osób. Dużo. Ja to robiłem zamiast obgryzania długopisów w szkole. Klikałem nim. O, 1 na 11 osób oszukuje, widzowie. Dużo. Obgadywanie. Mówienie do siebie. To można podciągnąć pode mnie, czy nie? Ta 1 na 14. Ty, co ty pieprzysz? Ta 1 na 14. Jeden na jeden, no. Po przewijanie TikToka. Ty, no co ty pieprzysz, że YouTube'a mniej przewijają ludzie? Picie coli codziennie 1 na 17. Załapuje się. Chociaż nie. Może wcześniej się załapywałem, teraz rzadziej. Może co drugi dzień. Soda to napój gazowany. Nie mycie zębów. O, jedzenie codziennie fast fooda. Ty, zobacz jaki to jest pieprzony skam. Widzisz to? Fast food, cola, to się łączy ze sobą. Wiesz o co chodzi? To jest częściej albo tamto jest częściej. Coś tu jest częściej. Rozumiesz to? Bo tam niby 1 na 7 osób pije codziennie cola, ale tak naprawdę nie. Częściej. Bo on pieprzy fast fooda już nie policzy tej coli. Rozumiesz o co mi chodzi? Nie musisz właśnie, no coś tam pijesz do tego, no. Jakieś gówno inne. No, gambling. Ty, rzadziej YouTube'a ludzie scrollują niż Twittera? Jedna na 37 osób tylko gra w gry? Co to jest za skam? To jest możliwe? Tak mało ludzi gra w gry? Nie, więcej! Nie? 60 nie... Nie no, co ty pieprzysz? Już zaczynają starzy ludzie grać coraz więcej. Afryka psuje wynik? Nie mogę. No, codzienna czekolada. Unikanie kontaktu wzrokowego 1 na 53. Ty 1 na 55 osób zamyka drzwi za okno. Widzowie, stream IRL. Chodzimy po domach, łapiemy za klamki. I co 55 drzwi wchodzimy na chatę i bierzemy co chcemy, jest? Sanie palca. No to jest dobry pomysł, serio. Jedna na 1000 osób pieprza. Niemożliwe. Wyobrażasz sobie, że znasz kogoś, przychodzisz do niego na chatę, on łyżką wpieprza całe to podczas, nie wiem, siedzicie sobie, ty jesz chipsy, on je cukier z tego, z worka. Łyżką. Aha, dobra, mycie dupy zamiast wycierania dupy po sraniu, ok. Nie. Rozpieprzanie krzesła. Co to w ogóle jest? Co tu się dzieje? To ja? Ja nie niszczę krzeseł przecież. Jacy jesteśmy widzowie unikatowi? Który z was ma moc, którą chce najmniej ludzi na świecie? Pewnie to będzie jakaś durna moc. Aha, to będzie im. Że co, im więcej ludzi chce daną supermoc. Co to jest? Jak to będzie? Jak to jest? Widzowie, krzyk jakiś super? Ty, lasery z oczu, przecież to jest taka gówniana umiejętność. Po co to komu? Egida, co ty robisz? Robienie Sajona. Lewitacja. Patrz, zaraz mądrzejsi są. Klonowanie, 1 na 600 osób. Ktoś chce z duchami gadać. Jakieś gówno. Króla szamanów się naoglądał, pieprzony. Ktoś chce quick save'a, widzowie, w życiu realnym, wiesz. Coś tam próbuje z kimś, nie wyjdzie, pyk. Usuwa wspomnienia i druga próba. Ty, nawet fajne. Szczęście! Jezus Maria, smutni ludzie, widzowie, smutna jest ta planeta. Zobaczcie, ilu ludzi chce po prostu szczęście w życiu. To nie jest nawet super umiejętność. Wyobraź sobie, siema, słuchaj, mam do ciebie pytanie, robię ankietę. Super umiejętności, latanie, super siła, strzelanie z oczu laserami, a człowiek siedzi tak. Szczęście. Tylko tego potrzebuję do życia. Smutne, naprawdę smutne, widzowie. Spidermany zapieprzone. Co to jest za useless umiejętność? Strzelanie z dupy pajęczyną. Kto to wybiera? Super uczenie to jest spoko nawet. Takie realne. To nawet nie złe. Chociaż nie wiem. Wchodzenie do filmów albo książek. Ale to ciekawe, nie? Tylko pytanie, czy jak umrzesz w świecie, do którego wlazłeś, to też IRL umrzesz, bo do lipa. Ale nie, zarąbiste to jest to. Bo w sumie jak masz taką umiejętność, to jakby masz już wszystkie. Wchodzisz tam, gdzie chcesz i masz te umiejętności. Ty, ale z drugiej strony, widzowie, były taki film kiedyś ze Schwarzeneggerem, że on szedł do takiej kapsuły i oni mu programowali świat, który sobie wymarzył. Z kim? Dobra, nieważne jak on się nazywa, z Arnoldem. I patrzcie, wchodził do kapsuły i oni mu programowali, kim jest w tym świecie i wiecie, i tak dalej. I że ten świat jest taki stworzony dla niego, pod niego. Słuchajcie, wybralibyście coś takiego, jakby to było możliwe? Że idziesz, zapadasz w śpiączkę, ale w twojej głowie ty nie odróżniasz tego od rzeczywistości, to jest taki Matrix. Wiesz, o co mi chodzi? Dziękuję bardzo. Bartuś. Witam. Zapadasz w śpiączkę, nie odróżniasz od rzeczywistości tego świata i on jest dla ciebie realny, ale w tym świecie dzieje się tak, jak ty wcześniej powiedziałeś, tylko nie wiesz, że ty to powiedziałeś, że chcesz, żebyś tak działo, po prostu. To jakby, wiesz, o co mi chodzi, nie wiem, tworzysz sobie życie takie, jakie zawsze chciałeś. Ono nie jest w życiu realnym, ale w twojej głowie, ale dla ciebie to nie ma znaczenia, bo ty i tak tego nie wiesz już. Wiecie, o co mi chodzi? Wybralibyście takie coś, czy nie? Nawet ciekawe. Definicja autyzmu to jest? Nie, to jest definicja, że twój stary wali dobra. Kontrolowanie cieni. Ty, a co to jest to? Jakieś gówno. Chodzenie przez ściany, dość useless. Mówienie wszystkimi językami to ciekawe. Mega fart. To jest nawet fajne, nie? Co to za gówno? Po co ci oddychanie pod wodą? Przez useless jak nie wiem. Na co to komu? Nie, to jest useless. Co wy gadacie? Portale to gdziekolwiek. Super int. O! To jest nieśmiertelność? Jest jakoś ciekawsza umiejętność. O, to jest fajne. Nie, to jest... Nie, to jest niezniszczalność. Jeszcze coś. Kurde, jakie skille. No jest Didorski. Fivehead. O, podróż w czasie jest ciekawa. Leczenie się? Ale czy się była nieśmiertelność, niezniszczalność i inne rzeczy, a to takie czemu? Leczenie innych. Widzowie, ludzie wolą innych leczyć niż siebie. Piękny świat jest jednak. Widzicie? Świat jest wspaniały. Tylko trzeba to zrozumieć. Także proste. Nie trzeba już brać leczenia siebie. Czemu? Bo jakiś debil weźmie leczenie innych za ciebie i cię uleczy w razie czego. W dupę. To trzeba właśnie tak. Trzeba właśnie żerować na innych i tyle, nie? Husaria! Mamy znowu szansę